Dzień dobry, w imieniu Szkoły z Charakterem w Paryżu witam pana Krzysztofa Rutkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Drogi Krzysztofie, przede mną taka książka Paryskie pasaże, opowieść o tajemnych przejściach. Autor znany i z nami przy telefonie, Krzysztof Rutkowski. I jak przed naszą rozmową, teraz nagrywaną, kiedy żeśmy sobie rozmawiali, powiedziałem ci, że ja już tutaj mam takie uszy trochę jak nietoperz i jak słoń. Wyczekuję z utęsknieniem twojego kolejnego pasażu na czas zarazy. O czym dzisiaj? To ogromnie mi miło, że tak nasłuchujesz. Chciałbym w takim razie uszy twoje oraz naszych słuchaczy z kilka może tonów włączyć optymistycznych w ten, jakoś zagrać na dobrej tonacji w ten czas trudny. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o swoich poszukiwaniach niedaleko ogrodu luksemburskiego w Paryżu, o poszukiwaniach związanych z mieszkaniem Ignacego Domeyki, w którym przemieszkiwał również Adam Mickiewicz. Zresztą kilka innych osób też tam pomieszkiwało w tym mieszkaniu, a to się od wszystko działo na wiosnę 1833 roku. Ale skąd takie moje zainteresowanie owym mieszkaniem w pobliżu ogrodu luksemburskiego? Ponieważ historycy literatury, bardzo uczeni, bardzo mądrzy ludzie, powtarzają, że właśnie w tym czasie, na wiosnę 1833 roku mniej więcej, Adam Mickiewicz mieszkał przeprowadził się do mieszkania Ignacego Domejki. Ignacy Domejko to był przyjaciel Mickiewicza jeszcze z czasów wileńskich, który przyjechał o powstaniec podobnie, znaczy nie chciałem powiedzieć podobnie jak Mickiewicz. Mickiewicz do powstania nigdy nie dotarł, nigdy listopadowego i nie brał w nim udziału, ale to osobna historia. W każdym razie Ignacy Domejko zjawił się w Paryżu i potem studiował w szkole górniczej w Paryżu i mieszkał przy, jak powiadają historycy literatury, w takim domu, który mieścił się na ulicy, a raczej na placu, na skrzyżowaniu. To się nazywa Carrefour de l'Observatoire, czyli skrzyżowanie przy obserwatorium. Obserwatorium astronomiczne paryskie już wtedy istniało, w każdym razie było w budowie, ale gdzie jest skrzyżowanie Carrefour de l'Observatoire? No i zastanawiałem się bardzo długo, sprawdzałem na planach paryskich, gdzie to jest. Oczywiście śladu po tym nie ma, chociaż sam reszta po placyku, gdzie zbiegają się zbiega się bulwar Saint-Germain z bulwarem Montparnasse z bulwarem de l'Observatoire i Saint-Michel. Ten placyk taki trójkątny jest. Ale po domu, w którym mieszkał Domejko i Mickiewicz u niego pomieszkiwał, śladu nie ma. Ale jakieś opisy zostały, więc się okazuje, że pomieszkanie, w którym mieszkał Domejko z Mickiewiczem i w którym Mickiewicz zaczął pisać pana Tadeusza, to było jakieś dziwne mieszkanie, ponieważ ono było gdzieś pod dachem, to był jakiś rodzaj mansardy i jeden z przyjaciół Mickiewicza mówił, że z każdej strony tego mieszkania pod dachem widać było okno i widać było ogród luksemburski. Więc ja oczywiście po różnych planach Paryża i po różnych starych dokumentach i fotografiach postarałem się jakoś wyobrazić sobie to mieszkanie i odtworzyć. Ale odtwarzając wygląd tego mieszkania, to było ciężkie zadanie. Powiadam, w tym mieszkaniu Mickiewicz już zaczął pisać pana Tadeusza i również zaczął spisywać zdania i uwagi jeden z najbardziej tajemniczych cyklów poetyckich w historii poezji europejskiej. Przyjmował swoich przyjaciół i czytał najrozmaitszych mistyków, głównie Benego. W tym mieszkaniu, z tego mieszkania Mickiewicz wychodził, żeby spacerować po ogrodzie luksemburskim ze swoimi przyjaciółmi, między innymi z Ignacym Domejko. I z tych opisów spacerów wynikały bardzo dziwne rzeczy. Na przykład Mickiewicz przyglądał się w ogrodzie luksemburskim konkursom polegającym na tym, że chłopi orali ziemię. I teraz to były wyścigi konne z pługami. Tak? Znaczy wyścigi oraczy w ogrodzie luksemburskim. No dobrze, więc znowu musiałem sobie wyobrazić, jak to wyglądało.
I wtedy zrozumiałem, że na przykład informacje mówiące o tym, że owo dziwne, tajemnicze mieszkanie pod dachem z oknami na każdą stronę świata, w którym mieszkał Donejko i w którym przemieszkiwał Mickiewicz, z tych różnych świadectw wyczytałem, że to było kilkadziesiąt kroków od ogrodu luksemburskiego. Po czym sprawdziłem, to niemożliwe, ponieważ to skrzyżowanie obserwatorium, czyli lekarz Hurd obserwatła, mieści się mniej więcej kilometr od ogrodu luksemburskiego. Czyli w 1833 roku, gdzie ogród luksemburski się zaczynał. No i oczywiście odpowiedź jest prosta, tylko trzeba było pogrzebać. To znaczy ten odcinek ponad kilometrowy od skrzyżowania obserwatorium, czyli Carrefour de l'Observatoire, do dzisiejszego ogrodu luksemburskiego, tam gdzie jest brama, gdzie można wejść od strony właśnie Carrefour de l'Observatoire do ogrodu luksemburskiego, nie było owej bramy jeszcze. I na dodatek ten odcinek, gdzie dzisiaj jest bardzo piękna promenada, świetny park, to były grządki, pola uprawne, jakieś zagony. I wtedy to właściwie było miasto, ale już prawie przedmieście. W związku z tym konkursy rolników, konkursy chłopów z pługami mogły się tam odbywać i Domejko z Zaleskim i Mickiewiczem mogli oglądać, jak to chłopi się ścigają z końmi i z pługami i orzą ziemię w ogrodzie luksemburskim, a nie w ogrodzie luksemburskim jednak. Co więcej, jak już tak zacząłem sprawdzać ten ogród i ten czas, 1833 rok i to miejsce, w którym Mickiewicz przemieszkiwał Domejki i okolice, to się okazało, że w ogrodzie luksemburskim, ale w samym ogrodzie już, a nie przy tych grządkach, ale kto wie, może i przy tych grządkach, może przy tych zagonach, odbywały się od 1818 roku wyścigi cyklistów. Tylko jakie to były rowery w 1818 roku? Jakie to były, mówiąc po francusku, bicyklet, czyli takie dwukółka, nie, znaczy tam dwukółka, tylko to były rowery drewniane. I to wyglądało, jeśli dzisiaj możemy sobie porównać, niekiedy dzieci mają takie, malutkie dzieci, mają takie rowerki malutkie, które są z drewna. Więc wtedy były zamiast rowerów z łańcuchem, z przerzutkami, z kołami, szprychami, były takie zabawki, tylko duże, w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Czyli drewniana rama, nawet nie było ramy, tylko deska, dwa koła. Takie jak z powozów starych, chłopskich wozów, ze szprychami drewnianymi. Coś nawet siodełka nie było, coś w rodzaju kierownicy. Ale już wtedy, w 1818 roku, odbył się pierwszy wyścig tego typu drewnianych rowerów w ogrodzie luksemburskim. No więc coraz ciekawsze rzeczy się dzieją. I dzieją się coraz bardziej, dlatego że podczas tych poszukiwań mieszkania Mickiewicza, to też spojrzałem na coś, co od 30 kilku lat oglądam bardzo, jak tylko jestem w ogrodzie luksemburskim, ale nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Otóż w ogrodzie luksemburskim, wokół tej głównej jeziorka, sadawki, jakbyśmy powiedzieli, ogrodowej, przed pałacem luksemburskim, wokół pałacu znajdują się posągi. No, w ogrodzie luksemburskim czy w innych ogrodach paryskich, że stoją posągi, to nic dziwnego, bo wszędzie stoją. Tylko że zacząłem się przyglądać bliżej i zobaczyłem, że to są posągi przedziwne, ponieważ to wokół tej sadzawki, wokół koło pałacu luksemburskiego i niedaleko tych zagonów dawnych, które dzisiaj są przedłużone, zrobione w cudowny park, zamienione w cudowny park, jest ustawionych 20 rzeźb, 20 figur. I to jest figury, to są postacie przedstawiające 20 sławnych kobiet, świętych, królowych oraz kobiet sławnych. Tylko kobiety, 20 kobiet, posągów kobiecych. I ja sobie zdałem sprawę niedawno, dopiero chodząc tropami Mickiewicza w tych okolicach, że to jest rzecz niebywała, bo to tylko kobiety, żadnego mężczyzny, żadnego generała, żadnego admirała, żadnego bohatera narodowego. Nic, tylko kobiety sławne, francuskie, królowe, święte i sławne kobiety. No i teraz,
Jak oczywiście zacząłem studiować sobie, patrzeć, przeglądać się, kto tam stoi na tych cokołach. Przeciwne te kobiety są, bo jest Maria Stuart. Bo pięknie, to wiemy mniej więcej, kto to była Maria Stuart. Ale nagle patrzę, święta Genowefa. Święta Genowefa, jasne, patronka Paryża, też sprawa jasna. Ale potem patrzę, jest te posągi są bardzo ciekawe, również artystycznie. I one wszystkie zostały wyrzeźbione i postawione w ogrodzie luksemburskim pomiędzy 1843 a 1846 rokiem. I to była decyzja ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, niejakiego Duchatela, który jednocześnie zajmował się, ten minister spraw wewnętrznych Duchatel zajmował się sztukami pięknymi, w rządzie Ludwika Filipa, prawda? Króla Ludwika Filipa. Często bywa, że ten pierwszy policjant zajmuje się sztukami pięknymi, to żadna nowość. Ale to on wymyślił. To bardzo ciekawa sprawa, bo ten Duchatel również zajmował się, śledził z bliska i czytał wszystkie donosy na Adama Mickiewicza, ale to osobna historia. No więc patrzę, jakie jeszcze inne postacie tam kobiece stoją. Cudowne. Na przykład królowa Matylda Duchessa Normandii. A, przyglądam się bliżej, to jest prawdziwe, kim jest ta Duchessa Normandii, postać bardzo tajemnicza. Albo Berta, albo Bertrada, królowa Francji, zmarła w 783 roku. I wydawało mi się, że kiedyś byłem chłopcem w miarę wykształconym i historię Francji znałem, ale jako żywo nigdy o Bercie albo Bertradzie, królowej Francji, nie słyszałem. Albo odkryłem pewną świętą, o której nigdy nie słyszałem. Święta Matylda, królowa Francji, zmarła w 680 roku. Czyli moje poszukiwania dziwnego mieszkania, w którym mieszkał do mojego, w którym okna wychodziły na każdą stronę świata i spacery po byłym ogrodzie luksemburskim, przepraszam, po terenach, w którym kiedyś ogrodu luksemburskiego nie było i odbywały się wyścigi pługów, doprowadziły mnie do pogłębienia mojej wiedzy o historii Francji, szczególnie VII i VIII wieku, a wszystko to przez Mickiewicza. Halo, halo? Tak, tak, Jacku, jestem. Mieliśmy tu jakieś tąpnięcie i teraz nie wiem, nie chcę niedyskretnego pytania zadać, ale je muszę. Czy pasaż już się zakończył w tym momencie? Tak, ja go zamknąłem. To ja mi się tu, słuchając ciebie, tak się zasłuchałem, że mamy takie skojarzenie. Nie wiem, czy pamiętasz piosenkę Jonasza Kofty, Pamiętajcie o ogrodach. Tak, oczywiście, że tak. No więc z twojego pasażu wynika, że wszystko w tych ogrodach jest zamknięte i historia Francji i Domejko i Mickiewicz. No i wielkość ogrodów kiedyś była zupełnie inna niż dzisiaj. Owszem, ogród luksemburski odkryłem sobie na nowo na własny rachunek. Nie wiem, czy teraz w momencie, kiedy po Paryżu swobodnie przemieszczać się nie można, danym ci będzie aż domaszerować od twojego domu do ogrodu luksemburskiego. Życzę ci tego, jak tylko się sytuacja w Paryżu i w całej Europie uspokoi, żebyś mógł spacerować i odkrywać te niezwykłe miejsca w ogrodzie luksemburskim, bo tam jeszcze jest schowana taka fontanna tajemnicza. No tak, tam jest bardzo wiele tajemniczych miejsc w ogrodzie luksemburskim, można godzinami opowiadać. Tam zresztą bardzo duże jest, bardzo silne, to się odczuje, bardzo mocne jest skłębienie najrozmaitszych duchów, najrozmaitszej maści i pochodzenia. To godzinami o ogrodzie luksemburskim opowiadać można, podobnie zresztą jak o innych ogrodach paryskich. A zatem czekamy, drogi Krzysztofie, na kolejny pasaż. Dziękujemy za tą uroczą podróż po Paryżu i czekamy z niewątpliwym takim lękiem ciekawości pozytywnym, jaki będzie następny pasaż, a w twojej książce opowieść o tajemniczych przejściach, gdzie następnym razem nas zaprowadzisz. Dziękuję ci bardzo. To ja dziękuję.